Kto to jest kobieta? Babcia. Mamo. To taka starsza pani. To może być też młoda pani. Dziewczyna, która ma długie włosy, czasami krótkie. A jaki kolor? Na przykład czarny, blond, szary i brązowy. Jak rozpoznać kobietę? Może iść ładnie. A jak kobiety chodzą ładnie? Na czym to polega? Na szpilkach. Jak jeszcze rozpoznać kobietę? I to jest krok za krokiem. Po drodze można sobie spotkać męża. I można jeszcze mieć długie włosy bardziej do pleców. Mają i ją czarne szansy. Że ma suknię, że ma pomalowane usta. Kobieta ma szpilki. Kobieta ma długie włosy. Kobieta ma torebkę zawsze. Na przykład, że mają piękne sukienki i ładne szminki. Ubierają się ładnie, tak dostojnie i chłopców przyciągają. Zapraszają na randkę. Bo są piękne. Że ma sukienkę. Po długich włosach i po sukience. Inne włosy. Krótkie, długie? Długie. Kiedy kobieta jest stara? Bo mieszka w starym domu. W nieładnym domu mieszka. W takim z drewna. A babcie to są ładne czy brzydkie? Brzydkie. Babcie, wasze babcie? A moja ładna. Moja też ładna. Moja i też młoda. Ładna. Młoda czy już taka starsza? Starsza. Moja jest młoda. Twoja a moja młoda. Też jest młoda. Ale jedna ma. Dlaczego fajnie być kobietą? Bo ma długie włosy. No bo mają sukienki. Bo mają dużo ubrań. No bo łatwo się zakłada spodnie. Czym jest Dzień Kobiet? Dzień Kobiet, no to prezenty się dają. To jest dzień taki jakby urodziny. Jest święto dziewczyn. Jak myślicie? Że wtedy chłopaki dają dla dziewczyn prezenty. Że się daje kwiaty, że się zaprasza na kolację. Jak obchodzić Dzień Kobiet? Można dać buziaka. Albo zrobić śniadanie do łóżka. Zastępuje się mamę. Można ugotować zupę. Można jej zrobić kanapki. Najmilsze słowo, jakie mówimy do kobiety. Najmilsze, najcieplejsze słowo, które... Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Jakie jeszcze? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Ja zaraz wam powiem. Proszę. Witajcie w naszej klasie. Ura gra na fujance. Olimpiana zaśpiewa. Za to koło drzewa. To wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe. A dzieci wie coś o tym. Latają samolotem. Nikt tutaj nie zna głodu. Nikt tu nie czuje głodu. I nawet ja nie kłamie. Nikt się nie skarży mamie. Jakie prezenty lubią dostawać kobiety? Róże, kwiatki. Tulipany. Kartka z uśmiechem. Jeszcze może być taka kartka bardzo, żeby mama i tata się nie kłócili. Jak ona powinna wyglądać? Miłośnie. Miłośnie. Laurka. Serce. Albo można kupić dla mamy czekoladki. Kolczyki. I co jeszcze? I bransoletki. I pierścionek. Bransoletki. I można jej nawet kupić jeszcze kosmetyki. Albo perfumy też. Luzę. Prezenty. Ale jakie? Od Mikołaja. Czekoladę. Sukienkę. Skrzydło.
kwiatami. Tata przyniósł dla mamy torebkę. Golfik. Nową szminkę. Pierścionki zaręczynowe. Samochód. Na przykład bukiet kwiatków. Buziaki. Super. Przytulasy. O, tak. Kwiatki. Takie kwiaty. Sukienki. Sukienki i kwiaty. Kwiaty. Jeksyc. Perfumy. Buziaki. I dać buty nowe. Czy wszystkie prezenty podobają się kobietom? Czasami nie, a czasami tak. Dlaczego? Bo jak coś jest brzydkie, to nie podoba się, a jak coś jest ładne, to podoba. Ile kobiety wydają na ubrania? Miliony. Miliony. Kolega? 130 zł. O, kolega? 50 zł. 50 zł sukienka. Co kobiety noszą w torebce? Na przykład telefon może być. Pomadki. Szczotkę. Lustro. Portfel. Kosmetyczkę. No. Moja mama zawsze nosi chusteczki. Nosi tusz do rzęs. Telefon. Perfumy. Pieniądze. Portfel. A czasami też dokumenty. Ulubiony kolor kobiety. Różowy. Czerwony. Fioletowy. Żółty. Różowy. Czarny. Fiolet. Biały. Nie. Fioletowy. Jak kobieta lubi odpoczywać? Moja mama lubi od nas odpoczywać. Od was? Tak, bo nas jest aż trzy. Moja mama po ciężkiej pracy idzie na kanapę i się kładzie i idzie spać. A mama mnie prosi, żebym ją podrapała po plecach. Moja mama jak się zmęczy, to idzie na górę i ogląda Netflixa. Gdzie najczęściej pracują kobiety? W śpiewaniu. Fryzjerze. U kosmetyczki. W przedszkolu. I w szkole. U dentysty. W sklepach. U lekarza. Czego boją się kobiety? Moja mama się boi na karuzeli tak jechać bardzo szybko. Moja mama się boi pająków. Moja mama się boi chodzić po lesie. Sama. Szczurów. Moja mama boi się myszy. Moja mama się boi węży. Pająków. A ja się nie boję. Owadów. Ciemności. Do kogo najczęściej dzwonią kobiety? Do swoich dzieci. Do swojego męża. Do swoich koleżanek. Moja mama ma najwięcej numerów mojej ciaci. O czym marzą kobiety? Moja mama marzy, żebyśmy w domu mieli chociaż przez miesiąc spokój. Moja mama marzy, żeby miała jakąś ładną torebkę, żeby mogła sobie kupić. Moja mama marzy, żebyśmy byli grzeczni. Moja mama marzy o córeczce. O kwiatach? O pierścionku. O nowym domu. O aucie. Nowym. I jeszcze o ubraniach nowych, jakichś ładnych. Że na przykład chłopaki mówią, że kobiety są piękne. Żeby chłopak się w niej zakochał. Wymarzona jak mojego snu, taka śliczna, że w ramieniu ta jedyna, która się w sobie ma. Zdrabiskowa, dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz jej. Ona buzię ma słodką, o ta, która szczęście mi da. Za co mężczyźni kochają kobiety? Bo się żenią. Jak jest nam smutno, to mama zawsze pomoże. Inaczej kobieta. Za to, że jak nam mama zrobi jeść, no to wtedy nie jesteśmy głodni. No i ja za to mamę kocham. Się uracał.
Co kobiety robią lepiej od mężczyzn? Robią zakupy. Sprzątają. Lepiej gotują. I sprzątają. Sprząta, myje i ścieli łóżko. Czyli kobieta robi więcej niż mężczyzna. Smutne to życie kobiety, co? Smutne? Nie, proszę. Nie. Smutne? Nie. A dlaczego? Nie, nie jest smutna, tylko sprząta. Nie, fajnie jest, bo to jest taka zabawa jakby. A, kobieta się bawi sprzątając, tak? Czym jeszcze się kobieta bawi? Z chłopakiem. Dobra, zmienimy temat. Co kobiety drażni w mężczyznach? Nie wyłączają właśnie. Wszystko zapominają. No, wszystko psują. Tak. Że na przykład na przykład chłopak nie pomoże jej sprzątać. Pozwolę nie widzieć mężczyzny. Tak. Za co? No, dlaczego jeszcze się złości na mężczyznę? Ja nie jestem leniwy. A, dobrze, no. Ja sprzątałem cały dom. Ja też. Za co się jeszcze złości? Że na przykład chłopak tego nie kupi. No właśnie, jak to z tymi zakupami? Pamiętają, jak idą po zakupy, że tak niekoniecznie? Niekoniecznie. Trzeba robić, tak? Tak. Kto więcej mówi? Kobieta czy mężczyzna? Kobieta! Jak wygląda idealny mężczyzna? W krawacie, w koszuli, w spodniach. Może być ładny czy brzydki, czy to nie ma znaczenia? Ładny! A ładny to jaki? Musi mieć krawat, koszulę, białą koszulę, spodnie granatowe i buty. Czy kobieta potrafi się zdenerwować? Tak. Potrafi. I co wtedy robię? Się zezłości. Krzyczy. Jak wygląda taka zdenerwowana kobieta? Pokażcie. Bo ona najpierw krzyczy na córkę. O Boże. Chłopaki, jak wygląda zdenerwowana kobieta? A pani wasze się denerwują czasami? Tak! I jak krzyczy? Co one robią wtedy? Krzyczą? Tak! Będzie aż uszy bolą. Uha, aż uszy bolą. O tak. Jak Lila. Kiedy kobieta jest zła? Kiedy chłopacy nie przynoszą im prezentów. No, jak się... Kwiatów, żeby były bardzo szczęśliwe. Czyli od prezentów zależy ich szczęście. Tak. Czyli kobieta, która nie dostaje prezentów, jest nieszczęśliwa. Tak. Nie. Wy dostajecie prezenty? Tak. Od kogo? Nie. Od chłopaka. Ja od taty zawsze dostaję na dzień kobiet. Ja też. Co robi kobieta, gdy się złości? Rzuca należami! Krzyczy na chłopaków! Jest wściekła na męża. Wrzeszczy, nie chce się do niego odezwać. A to czasami planuje rozwód. No. Krzyczy! Sola!